Cześć kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wyzwania Królewskiego. Przez jakąś pierwszą minutkę będę wam tutaj dogrywała dźwięk, dlatego że coś strasznie trzaskało na początku i stwierdziłam, że to dogram, ale za chwilkę wrócę do normalnego nagrywania. Także chciałam wam pokazać, co tutaj pozmieniałam w naszym pałacu, ponieważ kilka właśnie takich małych zmian wprowadziłam. Mianowicie wreszcie zrobiłam nam ogrodzenie. Pisaliście mi o tym ogrodzeniu już od bardzo, bardzo dawna, ale ja nie umiałam czegoś zrobić. Chodzi mi o to, że kiedy stawiałam ściany wokół tego pałacu, żeby później przerobić je na płotek, bo chyba tak trzeba zrobić, nie wiem jak można inaczej, to ten płotek wychodził mi razem z fundamentem, co wyglądało moim zdaniem bardzo brzydko i nie umiałam tego zupełnie obejść, więc stwierdziłam, że zrobię po prostu żywopłot i trochę tę naszą działkę tak optycznie zmniejszyłam, jak widzicie. Wydzieliłam taki mniejszy fragment, te wszystkie rzeczy tak poprzesuwałam do naszego pałacu i moim zdaniem wygląda to troszkę lepiej, bo tak to była taka okropna, okropna pustka. Zrobiłam tutaj dróżkę, w ogóle cały ten dom przysunęłam do przodu. Tutaj zmieniłam basen na zupełnie inny niż mieliśmy. Zrobiłam taki bardziej prosty, zrobiłam tutaj drabinkę, zrobiłam tutaj też to do skakania. Tutaj zrobiłam domek dla dzieci i tutaj się też dużo zadziało. Tutaj przystawiłam drabinkę, tutaj postawiłam grill, ponieważ nie mieliśmy. Tutaj też gramofon i tutaj cztery takie jakby zestawy z krzesełkami, z parasolkami, oczywiście z czerwonymi. Ponieważ Henryk będzie miał dzisiaj urodziny, będzie już staruszkiem, więc stwierdziłam, że zaprosimy naszą rodzinę i zrobimy sobie takie party w ogrodzie, powiedzmy. Tutaj mamy tą naszą fontannę, która była i tą fontannę tutaj zostawiłam. Tutaj jest też nasz statek. Tak, tutaj postawiłam jeszcze matę do ćwiczeń i tutaj będziemy mieć taki mały ogródek. W sumie może dorobimy sobie też trzecią rządkę niedługo, tylko że na razie chcę te plony zebrać. Wybrałam te najdroższe rośliny i posadzimy sobie jeszcze właśnie w tych brakujących miejscach i może dostawimy też jeszcze jeden rządek. Jeżeli chodzi o dwór, to słuchajcie, tutaj zrobiłam coś, na co już mi jest smutno, ponieważ Emilia i Henryk będą mieli swoje groby i w przyszłości, wiecie, kolejni królowie. Także jeszcze raz zobaczcie to z lotu ptaka, tutaj jest też fontanna, nie wiem czy mówiłam, i tutaj taki jakiś mały aniołek. Dobra, teraz przechodzimy już w normalny tryb i wejdziemy sobie tutaj do domu. Niestety jest tutaj ciemno. Tutaj widzę Henryk, naszą małą Aiszę kąpie. W ogóle zostaliśmy sami, jak widzicie, wyprowadziłam już naszą córkę Hiurę i jej męża Aleksandra. W łazience się nic nie zmieniło, w ogóle wiecie, ja nie lubię za bardzo meblować, więc za dużo się nie pozmieniało. Tutaj za bardzo też nic, tutaj w części kuchennej, takaś roślina nam wystaje, muszę to poprawić za chwilę. Tutaj w części kuchennej, no kurde, niestety nam się ta ściana pewnie będzie tak brzydko otwierała, ale ogólnie tutaj powiesiłam takie śliczne właśnie zasłonki, światełko i tak dalej. Także no niestety chyba w grze będzie to zamknięte, no słabo, słabo, bardzo słabo. Tutaj na przykład z tej strony będzie to widać. Tutaj, słuchajcie, jeszcze zrobiłam tak, postawiłam takiego żołnierza, on jest drogi, ale jakoś tak stwierdziłam, że będzie tutaj strzegł naszej rodziny. Tutaj jest taki mini bar, był ten globobarek, ale postawiłam taki właśnie barek bez stołków, bo myślę, że można sobie drinka wziąć i sobie wziąć, przepraszam, i pójść z nim na górę. Tutaj chyba też nic się nie zmieniło, postawiłam w zasadzie zegar i grzejnik. A u góry, czy coś się zmieniło u góry, słuchajcie, nie za bardzo, bo sama nie wiem, co tu jeszcze można dostawić. Tutaj też postawiłam ten grzejnik, tak po prostu, bo już nie miałam co postawić, a tutaj stoliczek do malowania. I przepraszam, mi się wydaje, że dostaliśmy już powiadomienie ostatnio, że Fatma ma urodziny, muszę to sprawdzić. Tak, dokładnie. Przed tym ślubem jeszcze chyba lub w trakcie dostaliśmy powiadomienie, że Fatma ma urodziny, ależ ten czas leci, więc ja tutaj przeprowadzę naszą mamusię i poproszę cię, żebyś postarzyła Fatmę właśnie. Tylko co ty tam teraz robisz? Bawisz się tutaj, patrzcie, ona jest naprawdę mega olbrzymia. Chciałam z nią pływać, ale tak jak myślałam, niestety nie dało się tego zrobić podczas kiedy ona jest w ciąży. Więc musimy poczekać cierpliwie, aż przestanie być w ciąży. A w zasadzie będzie seniorką, wiecie. I mamy nasze dzieciątko. Widzę, że jakieś brązowe włoski dawno nie było. I co, weźmiemy sobie dzisiaj może, ostatnio była ciekawa świata, była też niezależna kiedyś, więc dzisiaj może żywe srebro, może jakoś tak mi się teraz rzuciło w oczy, więc niech będzie, niech się z mamusią troszkę pobawi, a za chwilkę pójdę do kasa i ją przebiorę, ten kwiatek muszę poprawić. O, widzę, że nasz Henryk pływa, więc zobaczmy jak to wygląda.
Myślałam, że na golasa, ale nie, w kąpielówkach. No powiem wam, może tutaj mi się to trochę tak nowocześnie wydaje, ale z drugiej strony podoba mi się tu, bo jest więcej miejsca do pływania niż było w poprzednim basenie. No i tutaj się to na pewno przyda na dzisiejsze przyjęcie, które rozpoczniemy może gdzieś tak koło 9 rano. I Henryk weźmie sobie, słuchajcie, urlop płatny, ponieważ i tak to byłby jego ostatni dzień w pracy, więc już nie będziemy go męczyć, zrobimy sobie za to urodzinki. Pokaż nam się, mamo, czy już się wybawiłaś z dzieckiem? Tak, więc ja teraz poproszę do kasa. Jesteśmy sobie w kasie, jak widzicie, nasza Emilia jest przeolbrzymia. Ale nie chcę jej zmieniać, wiecie, w kasie, bo chcę, żeby to wszystko się działo w tym wyzwaniu naturalnie. I mam tutaj nasze małe dzieciątko, takie ma włoski. Myślę, że jej dam takie bardziej dziewczynkowe. Może damy jej takie kitki i damy jej również koronę, tak jak poprzedniej naszej córce. Wiem, że te fryzurki nie są za bardzo królewskie, ale tak jak mówię, ostatnio nie pobierałam za bardzo modów, a teraz nagrywam troszkę filmów na zapas i robię to po prostu, tak wiecie, już z tym, co mam. Także ta sukieneczka jest prześliczna, damy ci też czerwone buciki i myślę, że tak będzie wyglądała naprawdę sweet. Jeszcze zmienimy sobie wspólnie jakąś piżamkę, więc zobaczmy, może też jakąś bluzeczkę. Ta ma taką czerwoną, zobaczymy, czy coś tutaj jeszcze czerwonego mam, bo jak wiecie, te śpioszki mi się strasznie psują. No nie wiem, może różową? I coś na dół by się jeszcze przydało. Takie czerwone gatki. Kurde, trochę wystają przez ten brzuszek. To może coś innego. To może po prostu, słuchajcie, tam jej pieluchę. Chociaż nie, jakoś tak mi się to nie królewsko wydaje. To może te czerwone spodnie, a górę sobie jakoś zmienimy. Nie znalazłam, słuchajcie, nic czerwonego, ale dam jej taką czarną bluzkę w korony. To też będzie królewskie, a to przecież tylko do snu, więc już tak może się mocno nie stresujmy tym. I zobaczmy Fatmę w grze, śliczna, leci teraz się bawić laleczkami razem z siostrą, więc chodź tu, chodź tu. Ja bym w ogóle chciała, żebyście się może poznały. Może tutaj przytulisz, czy coś takiego, Gawosz, o, dołącz do zabawy lalkami, jak najbardziej. Czekam, aż przyjdziesz, chciałam zobaczyć, za ile będzie poród. Zapytaj Niki. Idzie bardzo powolutku, wiecie, bo ona jest jeszcze bardzo, bardzo malutka. I bardzo nie umie chodzić. Chciałabym, żebyście się przytuliły. Może ta starsza siostra? Więcej przyjazne. Obejmij. So cute. Czuję, że to będzie takie słodkie. Ojej. Bawią się, bawią i chyba nie chcą się przytulać, więc nie będę im przeszkadzała. Niech się nasze dziewczynki bawią. Bardzo słodko. I niech sobie właśnie też w międzyczasie rozmawiają. Może nie tak, ty na nią. Rozmawiaj i może byście się jednak przytuliły. No proszę, to by było takie słodkie. Obejmij. Przyspieszymy troszkę. A ty czemu się tak zezłościłaś? Bo co? Co? Głodna jesteś? Aha, no to przepraszam. O, będzie? O, słodkie. Dobrze. To mamusia tam wystawi coś do jedzenia z lodówki. Strasznie mi się podobają te płytki, nie wiem jak wam. Chociaż może nie wiem, czy pasują, ale spodobały mi się. O, strasznie mi się spodobały. Tutaj sobie położymy i tutaj przyjdzie nasza mała... Nie, nie baw się. Weź porcję. Tak, ktoś mi mówił, że można się bawić z półkami, więc zaraz to zobaczymy, bo sobie o tym całkowicie zapomniałam. Zobaczymy, czy Aisha jest głodna. Tak, zbliża się. Zobaczymy, co to będzie za zabawa. Aha, patelnią. Słodkie. Dobrze, no to tak, niech ona sobie już teraz zje, już się nie baw, tylko proszę wiesz co zrób. No wiesz co zrób, dobra. Mamusia będzie organizowała dzisiaj urodziny, więc robimy sobie zaplanuj wydarzenie towarzyskie. Robimy przyjęcie urodzinowe, dalej, jubilatka, bierzemy Henryk, smutne bardzo. Następnie zapraszamy gości, Fatma, Emilia, Aisze. Tych kobiet to nie znamy, to są chyba jakieś, nie wiem, żywieniowcy chyba, ale myślę, że nie zapraszamy ich. Mehmet, Kassandra, Rustem, Michrimach, Jurem, Natalia, jeszcze była mama czyjaś, chyba Ahmeda, ale nie chcę takiego dużego przyjęcia, bo mi się będzie wszystko zacinało. Samą rodzinę, słuchajcie, więc Ahmeda, Nurbanu i Aleksandra Ćwira. Nie wiem, czy to wszyscy, mam nadzieję, że tak. Coś nasza mała taka wnuczka się nie pokazała, no ale już trudno, nie przyjdzie to nie przyjdzie. Żywieniowiec, bierzemy sobie jedną osobę, miksologa też sobie możemy wziąć, tutaj będzie stał w domu. I artystę scenicznego, no to raczej nie.
I będziemy to robić oczywiście u nas w domu, więc ja szukam o rezydencja Silver. O, właściwie się nazywają Gold. Silver to było nazwisko panieńskie naszej Emilii, więc przydałoby się to zmienić. Dobrze, zobaczymy jak tam nasz jubilat się czuje. Stoi u góry. Czy ty się czujesz dobrze? W miarę tak. Ale może tutaj się jeszcze szybciusieńko wykąpiesz, weź prysznic i skorzystasz z kibelka, żebyś był gotowy jak przyjdą nasi goście. Malutka sobie je, a jak zje, to się drzemnie chwilę. Mała Ajsze, skorzysta z nocnika? Skorzysta, już sama umie, chodź. I siada na nocniczku, brawo, jestem z ciebie dumna. Tak, mamusiu, pokaż mi się ty. O, idzie tutaj Norbanu, jeszcze w ciąży. To ile ty w tej ciąży będziesz? Normalnie jak słoń. Nie mam pojęcia, ile to już minęło. Co to jest, poród? Poród na urodzinach? Poprzychodzili już ci goście, więc niech tam już się, wiecie, zbliżają. Żywieniowiec, miksolog i tak dalej. Ja to przyjęcie chcę robić tutaj, więc tutaj naszą Emilię przyślemy, żeby robiła, słuchajcie, grilla. Grilluj i może hot dogi, tak? Myślę, że hot dogi mogą być. Włączymy sobie tutaj muzę, włącz pop i włączymy sobie głośność wysoka. Tak, ja bym chciała, żeby tutaj wszyscy... Aha, przepraszam, już pamiętam, kochani, o tej grupie. Nagrywam już tutaj trzeci. Ej, zniknij mi ten napisiku. O. Nagrywam tutaj trzeci odcinek i pamiętam, żeby robić grupę, więc działania. Utwórzmy grupę. I do tej grupy dołączymy samych dorosłych tym razem. Mehmeta, Kassandrę, Ahmeda, Aleksandra, Henryka, Rustema, Nurbanu, Michrimach. No i te się już niestety nie załapią, ale myślę, że też podejdą same. Także tutaj, oj, jaka szczęśliwa. Tu by się przydało, żeby wszyscy usiedli razem. Chodźcie grupo. Tak, właśnie o to mi chodziło. Żeby tak to wyglądało. Heniu, Heniu, ty tutaj podejdź. Chodź tutaj, podejdź tutaj. Podejdź tutaj razem. Tu się będą robiły jedzonka. Ja bym tutaj podglądała, czy mamy już nasz tort. Pani żywieniowiec stoi, nie wiem. Czy już coś zrobiłaś, czy nie zrobiłaś? Otwórz. Jest i tort. Jest i tort. Słuchajcie, ja tutaj może dodam świeczki urodzinowe. Kto tutaj stoi? Michrimach. Żeby nam nikt tego nie zeżarł, słuchajcie. Nie wiem, kto nam tutaj przyjdzie. To Henryk, wróć się i tutaj dodaj świeczki urodzinowe. Dodaj. Bo ja czuję, że ktoś nam mógłby je przekąsić. Ten tort. Znaczy się. Świeczki włożone? Tak, chyba tak. Więc już możesz sobie tam, Henryczku, podejść. Ja to zrobię sobie tak, żebym miała szybciej. I podejść też tutaj. Podejść tutaj razem. I co, kochani? O, nasza mała tutaj tańczy. A gdzie jest druga? Śpi, no tak. I będzie jeszcze długo spała. No to nie śpi, zobaczcie. Tak. I tutaj może mamusia jako dobra gospodyni zawoła na posiłek? Zawoła? Zawoła. Czy nie zawoła? Wołaj! To jeszcze raz, wołaj. Coś nie bardzo widzę. I zobaczymy, ile temu Henrykowi jeszcze brakuje. Ja tutaj kliknę na niego w MC Command Center. Dorosły 20 na 20. Nie chcę być inaczej. Dobrze, to zaraz sobie ten tort tutaj przyniesiemy. Ja już go tutaj mam. Ja tutaj gdzieś go przeciągnę, słuchajcie, tutaj może. Mam ten kod wbity i on mógłby być właściwie wszędzie. Tu. W powietrzu. A zobaczymy, czy w powietrzu będzie się dało dmuchać. Zobaczymy. Podejdź, Henryk. Więcej. Impreza. Zobaczymy, czy to się uda. Tak, udało się. Lewitujący torcik. Dobrze, i co? Będziesz dmuchał? Sobie postawimy tutaj, tutaj, na tym blacie, że też na to nie wpadłam wcześniej. Może ten dom jednak zamkniemy. I tutaj proszę bardzo, Henryk, czy tutaj możesz... Wypowiedz życzenie! Chodź, Henryk. Ojej, ojej, to będzie smutne. Heniu. Chodź, wszyscy tutaj chodźcie i składajcie mu życzenia. Zobaczymy go tutaj. O, wiem, że mogłam poczekać, ale chciałam, żeby była piękna impreza. I stresuję się, słuchajcie. Biedny nasz Henryk. O, sipiutki. Ojej, zobaczcie. Podejdź tutaj, podejdź, pokaż. Ale zestarzał się, słuchajcie, naprawdę przystojnie. Podejdź jeszcze tutaj bliżej, podejdź. O.
No co, słuchajcie, powiem wam, że jest naprawdę eleganckim staruszkiem. Naprawdę wygląda nieźle. Chodź tutaj, nasza żono, pocałuj go. O, sikać się chce bardzo, ale chodź jeszcze tutaj romantyczne. Pocałuj, pocałuj, poczekaj, zaraz pójdziesz, sikuch, ale chyba się zlejesz. Czy się zlejesz? Za 3 godziny. No to szybciutko byś go pocałowała i by było. I bym cię puściła do tego kibelka. Chodź szybko, szybko, daj mu buzi, bo on, żeby nie był smutny. On to tam idzie żreć. O, będzie buzi, chyba będzie. O, słodko to jest. Dobra, mamusia, ty lecisz, siku, bo ci się bardzo chce. Leć. Dobra, nie gadaj, leć. Patrzcie, ile tutaj ludu. No to tak, nasz tatuś tutaj podejdzie. No właśnie, i zawoła wszystkich na posiłek, słuchajcie. Weź kawałek razem. Mamusia tam poszła, ale dobra. Te włosy Hurem mnie dzisiaj po raz kolejny wkurzają. Ale dobra, takie święto, nie przejmujemy się. Fajnie by jakby wszyscy wskoczyli do basenu, ale nie wiem. Znaczy, jest ich trochę za dużo, żeby się nie potopili, słuchajcie, więc może lepiej nie. O, geniutek. Ojej. Tutaj zobaczcie, z królem przyszłym zastępcą. Aż mi jest smutno, słuchajcie. Podejrzymy sobie tutaj, znaczy zobaczmy sobie tutaj. Tutaj jest, że liczba przeżytych dni 75, a jak sobie klikniemy tutaj w NC Centrum, o, pozostałe dni 11. O Boże, będę płakała chyba. Wiem, że to jest tylko gra, ale kurczę, jak gracie jakąś rodziną tak długo i tak bardzo jesteście zżyci, to jest naprawdę przykre. Zwłaszcza, że u mnie rzadko ktoś w Simsach umiera, jak zauważyliście. Co tam, Fatma, kochanie? Może byś potańczyła sobie? Znowu byś chciała spać? Może chwilkę potańczysz? No zobacz, będzie fajnie, tańcz. I druga nasza córeczka też przyjdzie i zaraz pójdziecie obydwie spać. Kiwaj się do muzyki. A to tej kazałam, a wcześniej było na tę. Nie, no to słuchajcie, kochani, nie będziemy tak męczyć naszych dzieci. Niech one pójdą sobie spać do domku tutaj, do swojego pokoju. Wreszcie się przydały te łóżka, że jest ich więcej. Chodź tutaj, kochanie, spać tutaj. Następna, spać tutaj. Pokażcie się. Chyba idziecie tańczyć, no to zobaczymy przez chwilkę może. A później sobie już pójdziecie, bo to jest impreza raczej dla starszych. Chwilkę tylko popatrzmy, porozkoszujmy się. Kręcą kuperkami. Słodziny małe. Dobra, wy sobie idziecie już. Papa Fatma i papa Aisze. Idźcie, łóżko tam na was czeka. Zobaczymy tutaj Nurbanu. Stoi. Stoi sobie Nurbanu. Co ty tak jakoś stoisz, się ruszasz? Co to się bawicie w Mannequin Challenge? Achmed to samo. Patrzy, zapatrzony. Ci tak samo. Co to ma być? Nie mam pojęcia, co się z wami dzieje, ludzie. Tylko dziewczynki tańczą. Chociaż im kazałam już sobie iść. Nie. Dobra, wszystkich resetujemy. Resetuj. Ty też, kochanie, resetuj. Muza nam gra. Wszyscy manekiny. Odcinamy się. Achmed. Resetuj. Nurbanu. A wszyscy się już zresetowaliście na raz? Chyba tak. Wszyscy jakoś w miarę zaczęli gadać i w ogóle. No to jeszcze raz, nasze dziewczynki. Idź tam spać, śpi i ty tutaj też idź spać. Już koniec tańców. O, z dziadziem się chciałaś pobawić. Ale nie. 728 podczas swojego dnia wolnego. A czy ty, Henryk, jeszcze chodzisz do pracy? Czy ty nie jesteś już na emeryturze? Zobaczmy to. Ha! Za 3 dni idzie do pracy? A kiedy pora na emeryturę? Zobaczymy, czy da się przez telefon przejść na emeryturę. Przejść na emeryturę. Tak, słuchajcie, przejdziemy sobie. No nie będziemy już chodzić. No gdzie? Tylko mam nadzieję, że nie będzie smutny. Bo ja bym chciała, żebyś był wesoły, żebyś spędził ten czas. Jeśli tak się stanie, Henryk będzie codziennie otrzymywać emeryturę, której wysokość zależy od jego aktualnego wynagrodzenia za godzinę. Spędzaj ten czas z rodziną. 11 dni, słuchajcie tylko. Ale to będzie smutne. Mama, co ty robisz, mama? O ja cię. O ja cię. Zdrzemnij się. Otrzymał emeryturę. Jesteś smutny? Pokaż. Wygląda na to, że na razie nie, ale wszystko się może zmienić. Codziennie będzie otrzymała wypłatę. Aha, pora się odprężyć. No właśnie, to jest właśnie to. Pora się odprężyć. Mama. Mama nasza to pójdzie spać normalnie. Idź spać. Ale żeś się umyślała. Co taka smutna jesteś? Zawstydzona, ścikałaś się. Uuu. A brudna jesteś? Nie.
Bo z domowników nam został tylko tatuś, więc może tak sobie myślę, że pogadasz sobie tutaj z Mehmetem, przekażesz mu jakieś, właśnie tutaj pochwal go, żeby się czuł taki, wiecie, przekaż mu jakieś takie, wiecie, cenne rady odnośnie tego, że będzie, no, że będzie niedługo królem i musi znać jakieś ożywiona rozmowa, znać jakieś, o, wyjawić jakieś takie sekrety władzy, coś takiego właśnie. Podziękuj za przybycie. Gdzie idziecie tutaj? To wiecie, są takie sekrety, to żeby nikt nie słyszał. Tak, dokładnie. No, dokładnie o to chodzi. Tak, i tutaj coś jeszcze? To jeszcze ożywiona rozmowa, taka wiecie, pełna ekspresji. I co tu jeszcze sobie zrobimy? Może przyjazne. Obejmijmy go, bo to będzie smutne. Nie wiem, czy się jeszcze spotkamy. Bo nie zanosi się, żeby w najbliższym czasie był jakiś ślub. Obejmiecie się? O. O, też mu się spać. A teraz sobie zerkniemy szybciutko w nasze drzewo. O, Monika, zobaczcie jak Monika wygląda, takie ma jakieś koczki. Szkoda, że właśnie nie przyszła na przykład Klaudia, Monika też. No ale, słuchajcie, drzewo powoli się powiększa, także to mnie cieszy. Oczywiście możecie sprawdzać aktualny postęp w linku w komentarzu, także zachęcam do sprawdzania. O, i zdjęcie. Ojej, to jest takie smutne. Straszny tutaj zwrót. Kassandro, Kassandro, moja droga. Przyszła królowo, pokaż nam się z przodu. Piękna, naprawdę. Cały czas, za każdym razem, kiedy ją widzę, to mi się tak strasznie ona podoba. Więc będzie fajnie, ale i tak będę płakać, tak. Oj, wcale mnie te urodziny jakoś nie cieszą. Co sobie tu jeszcze porobimy? Praktycznie już mało kto został chyba. Tutaj podeszłam do naszej mamy, bo chcę zobaczyć, za ile będzie poród. Zapytaj Niki. Niedobrze, że się zmoczyła, niedobrze. Słuchajcie, to może Henryk przytul jeszcze tutaj naszą Michrimach. Więcej, przyjazne, obejmij. Bo też nie wiadomo, czy się jeszcze spotkamy. No może, ale nie jestem pewna, czy to się zdarzy. Może dzień przed śmiercią, słuchajcie, jakaś taka impreza na łożu śmierci. O, będę to kontrolowała, będzie mi tak smutno. Tutaj stoi jeszcze nasza właśnie Nurbanu, więc Nurbanu też tutaj podejdź, więcej... przyjazne i obejmij. Pokaż nam się, Nurbanu. Gdzie ty poszłaś? Śmierdziało ci, a ty jesteś... Och, wszędzie brudy. Gdzie jest sprzątacz, ja się pytam. Tutaj siedzi Nurbanu. Sprząta coś tam, widzę, że sprząta, no ale... trochę mu zejdzie, no nie? Idzie nasz tatuś, idzie. Przytul. No też taka biedna, zmęczona. Nie przytuliłeś jej? Dlaczego? Chciałam, żeby się objął. Więcej. Henryk, obejmij. Co ci się dzieje? Jak się dziwnie zachowuje, słuchajcie, ona. Nie wiem, coś chyba jest już zaawansowana ciąża, wiecie, może dlatego jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Mała wstała, idź spać. Aha, nie, musicie ktoś ululać do snu. To chodź tam trochę, pogadasz z gośćmi. Szybko się przesuwam i jest, przytulas. Dzieci nasze wyprzytulane. Jeszcze nam została tylko Hurem. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś ty i twoje psujące się włosy? Tutaj. To tatuś tutaj przyjdzie i cię przytuli. Więcej. Przyjazne. Obejmij. Jakie to smutne. Trzeba to wszystko posprzątać. Zaraz to posprzątam. Zresztą zaraz kończymy imprezę. Słuchajcie. O, jak wywija. Zaraz kończymy imprezę, dlatego że Henryk też już jest zmęczony. O, tutaj będzie się działo. Jest, przytulas. Dobrze, kochani, kończymy to przyjęcie. Kończymy. Nie tak wcześnie, długo trwało. Trwało praktycznie 12 godzin. Dobrze, więc wszyscy sobie już idźcie. Dzięki, że przyszliście. Fajnie było, ale jest trochę smutno. Jest straszny brud, ja tutaj muszę się zająć sprzątaniem. Pa, pa wszyscy, pa, pa. Tak, myślę, że najpierw tutaj przyjdzie i położy do snu Fatmę. Pokaż nam się, Heniu. Tutaj. Jezu, jaki syf wszędzie. Została Kassandra jeszcze. Ty się za bardzo tutaj nie panosz, bo jeszcze Emilia żyje. Znaczy w sumie jak Henryk umrze, to ona tutaj wróci z Mehmetem. Bierze naszą tutaj malutką Fatmę. O, ogólnie jak dziadziuś i wnuczka. A to córka. Myślę, że będzie jeszcze jedna córka, bądź chłopczyk, no. Córka bądź synek. Nie wiem, czy dożyje do czasów, kiedy ona będzie brała ślub. Pewnie nie. Smutełki. No leci, ku, leć.
coś sobie przekąsisz i pójdziesz spać, a my się widzimy, słuchajcie, w Simowe rano. I słuchajcie, jest godzina 6, rozpoczął się poród. No to klikniemy tutaj na Emilię, więcej, urodź dziecko. Tutaj nasze małe sobie coś jedzą i nasza Fatma jest chyba brudna, z tego co pamiętam, tak. Więc obudzimy naszego tatę, dziadzie i on właśnie będzie kąpał. Panika przyszłego rodzica, dobra. Zobaczymy tutaj na Emilię na razie. To będzie nasze 7 dziecko, z tego co pamiętam. Ja sobie muszę przygotować mój zeszyt z imionami. Już mam. I co to dzisiaj będzie, to nie wiem, ale mamy dziewczynkę. I słuchajcie, już otwieram moją rozpiskę. Imiona. I może dzisiaj będzie Hatice. Tak mi się akurat rzuciło w oczy. Pisze się to chyba w ten sposób. Mam nadzieję, że dobrze, więc gotowe. I tylko jedno mamy, ale dobra, wystarczy. To zajdziemy sobie w jeszcze jedną ciążę i tym samym przedłużymy trochę żywot Emilii. Choć z drugiej strony będzie mi przykro, kiedy Henryk umrze, a ona jeszcze będzie żyć. Będzie jej na pewno smutno i będzie płakała. Patrzcie, jaki syfiur. To, co się dało, to wysprzątałam, ale słuchajcie, zlew się zepsuł, więc czekamy, aż nasz naprawiacz naprawi. Co to mamy? Tutaj obraz. Czyli to obraz, słuchajcie? Nic z tym nie mogę zrobić? Nie wiem. Czyli to jest obraz? Czemu nie mogę z tym nic zrobić? Zajęło nam to tutaj... Nie wiem. Dobra, mniejsza z tym. Tutaj mamusia tutaj nakarmi piersią. I może, dobra, damy jej tak, żeby nakarmiła. No gdzie idziesz? Nakarm. A tatuś przyszedł, no dobra. To w takim razie mamusia może wykąpie Fatmę. Więcej... Opieka nad małymi dziećmi, wykąp. Idź wykąp ją. A później sobie coś zjesz. Boże, gdzie jest Sumul? Ja naprawdę tyle za niego zrobiłam. Wzięłam po prostu wszystkie talerzyki, jakie widziałam, to posprzątałam. To jest jeszcze dobre w miarę. Wszystko za niego posprzątałam. Wystarczyłoby, żeby naprawił te zlewy, żeby mogła to powrzucać do reszty. Ale nie wiem, gdzie on jest i co on wyczynia. A, już wiem. Śpi. Nic dziwnego. No trudno, poczekamy, nie będziemy tego robić. Od tego mamy ludzi, prawda? Chyba, że wiecie co? Zaszalejmy i sobie zatrudnimy złotą rączkę. Hej, Emilia, zapoznajmy się lepiej z unikalną kulturą. 20 jest opera. Przepraszamy cię, córko, jak chcesz to do nas przyjść, ale dzisiaj Emilia ma dla siebie zadanie następujące. Będzie pływała w basenie. Pływaj energicznie, żeby ona jeszcze troszeczkę schudła. O, kąpię tutaj Fatmę. A co robi nasza mała tutaj druga? O, i ty mogłabyś tutaj iść skorzystać z nocniczka, bo ty przecież już sama umiesz, więc skorzystaj z nocnika. Bawi się lalkami. Tak. Schudnie troszkę nasza Emilia i będziemy zachodzić w kolejną ciążę. Najedźmy tutaj na nią i zobaczymy sobie, może tak, ja lubię tak ostatnio sprawdzać. Ma, dorosła 7 na 20, więc jeszcze troszkę. No to będzie smutne, jak Henryk umrze, a Emilia zostanie. No ja sama nie wiem, sama z dziećmi, może już... Nie no, musi jeszcze urodzić przynajmniej jedno dziecko. Co robisz, kochana, tutaj? Nudzisz się? A ty mogłabyś sama skorzystać z nocniczka, czy sama nie umiesz? Pomoc z nocnikiem. Może Henryk. Pomożesz, Henryk? A mamusia coś sobie przekąsi, żeby się nie utopiła, ale później... się przestraszyłam. Ale później to już naprawdę zacznie pływać i troszeczkę bym chciała, żeby jednak zrzuciła, wiecie? Troszkę, bo zobaczcie, jaki Henryk jest wciąż taki w sile wieku. Pokaż nam się, Henryk. Henryk tutaj. Co nie możesz podejść? Jak to nie możesz podejść? A jak tu wszedłeś? To teraz zejdź na dół. Ta już tańczy, zobaczcie. Usłyszała tylko muzykę i już tańczy. Przyjdzie ten tatuś, czy nie przyjdzie? Patrzymy, idzie. No, pouczy? Dobra, kończ Fatma tańce. Chodź, chodź, kochanie. A druga nasza córka, Aisze. Aisze w sumie spoczył. Niech się tutaj pobawi. Niech się pobawi sama. Ty się już umiesz bawić sama. Baw się tutaj lalkami, proszę cię. Śmierdzi tutaj z nocniczka. Tatuś, no to tak. Jak już ją posadziłeś, to ona się uczy. To w tym czasie tutaj... Jezus, nie mogę się dostać. Wyczyść ten nocnik. A teraz mama ma czas dla siebie, czyli właśnie kąpanko. Nie będziesz myła, choć. Właściwie to nie kąpanko, a pływanko. Teraz zobaczymy. I wygląda tak. No wiecie, mi to nie przeszkadza. Ale dajmy jej schudnąć. Niech troszeczkę schudnie, wiecie. Niech schudnie. Zmienisz brudną pieluszkę? Zmieniaj, zmieniaj. Tutaj jeszcze podrzucaj, przytulaj, rozmawiaj, wiesz, żebyś tak się z tym dzieckiem znał dobrze. Co mnie ciekawi ten obraz? Dlaczego on tutaj jest? Może go spróbujemy sprzedać w trybie budowy? Co? Za zero? No trudno, to sprzedamy, żeby nam nie zajmował miejsca. Klikniemy na niego, więcej opcji, służba.
przydziel zadanie, napraw obiekt, bo tych obiektów masz bardzo dużo do naprawy. No wiem, że chcesz się zapoznać z naszym dzieciusiem, ale on ma już czystą pieluszkę. Proszę ja ciebie. No dobra, niech się tam pobawi trochę, ale tutaj tyle brudów. Masakra, masakra. Emilia pływa i niech sobie popływa troszkę dłużej, słuchajcie, tak, wiecie, z wigorem. Dobra, troszkę popływała i co, wychodzi? Przeciągnij się, wyjdź tutaj na brzeg, zobaczymy jak wyglądasz. Czy coś się poprawiło? Wychodź, wychodź. A z werwą dziucha. Wychodź, czemu nie wychodzisz? Podejdź tu, bo się zaczynam martwić o ciebie, co się z tobą dzieje. Czemu nie wychodzisz? Jezus, nie wiem, czy ty się znowu zacięłaś, czy co? Resetuj. Podejdź tu. No co jest grane? Patrzcie, nie wychodzi stamtąd. No zleje się zaraz w majty i nie wyjdziesz? No co to ma być? Kurde, muszę chyba po prostu przejść, wiecie, do czego, do tego, do czegośkolwiek, do zarządzania światami, bo jeszcze mi tutaj utonie. Wreszcie wychodzi. No, już się martwiłam. Leć do kibla. Ty małpo. Chcę, żebym się wystraszyła. Żebym się bała o ciebie. Proszę cię, nie rób mi tego. Już się boję o Henryka. O, kurde. Tyle słodkości. Druga nasza. Ej, co to robi Nurbanu? Przyszła do nas Nurbanu? Tak, przyszła. No to zaprośmy ją. Henryk, wpuść ją też. Chodź tutaj. Zaproś do środka. I nie ma brzucha. No to musimy sprawdzić, co też nam się urodziło. Mamy. Bliźniaki! Mirosław i Alicja. Ale śmiesznie. Muszę zmienić nazwisko, bo są Schmidt, a muszą być Gold. Ale śmiesznie. Cieszy mnie. To będzie mieć większe, wiecie co? Większe drzewo genealogiczne. Jest! To nawet fajnie wyszło. No. Ale się zdziwiłam. Dobra, no to wchodź, wchodź, zapraszaj ją. To bardziej zasłużyła. Dobra, wejdźcie sobie tutaj do środka, podejdźcie tutaj może. I co, zobaczymy jak tam nasza mała tutaj, bo widzę, że coś popakuje. Głodna jesteś. O, naprawione już wszystko, git. Zobaczymy co tu mamy. To jest jeszcze świeże, zepsute, a to 4 dni. Chodź tutaj sobie weź porcję. Chodź i druga też chodź. A później sobie obydwie pójdziecie spać do łóżka. Jeszcze raz, wiem, że cię tam tata uspał, ale jeszcze raz pójdziecie sobie spać po jedzeniu. Śpi, jest zbyt wystraszona. No to zaraz pójdzie spać. I ty też później, po jedzeniu. Dobrze. Jakoś to ogarnę, słuchajcie, jakoś to ogarnę. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jeszcze wam tutaj pokażę Emilię. Tak wygląda. Jeszcze z nią troszeczkę popływam. I w kolejnym odcinku na pewno zajdziemy w kolejną ciążę. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Dajcie kciuka w górę, jeżeli wam się podobało. Subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi. Pamiętajcie, żeby kliknąć dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach. I widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia i cześć.